Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni po wielkim ucisku słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Jezus przyjdzie po nas na ziemię. Powtórnie przyjdzie, aby zabrać nas tam, gdzie On jest. Jego przyjściu będzie towarzyszyło zachwianie w kosmosie, zachwianie równowagi w naszym świecie, w przyrodzie. Każde wejście Boga w ludzki świat jest jakimś ogromnym wstrząsem. Pamiętamy Maryję. Ona się przestraszyła, kiedy zaczął do niej mówić archanioł Gabriel. Lęku doświadczył Zachariasz. Mistycy także mówią o tym. Wejście Pana Boga to jest ogromne wejście tej światłości w naszą ciemność, w której człowiek żyje. Ta światłość Boga jest oślepiająca. Tak jak mówią mistycy, to jest właśnie światłość, dzięki której człowiek doświadcza nocy ciemnej. Co musi w nas przeminąć, żebyśmy mogli przygotować się na to przyjście Jezusa Chrystusa? My dojrzewamy przez cierpienia, dojrzewamy przez ból serca, przez akceptację samotności. Zobaczmy, że samotność jest tym doświadczeniem, w którym człowiek mówi, w którym Bóg mówi do człowieka. Bóg mówi do człowieka: jak chcę spotkać Jezusa, oczywiście idę do kościoła, ale też mogę wejść w głębie mojego serca przez doświadczenie samotności, pozostając sam na sam z moimi myślami i odczuciami. Pojawia się niekiedy w nas zwątpienie, a nawet odczucie, jakbyśmy tracili wiarę. Coś w nas musi umrzeć, abyśmy mogli się narodzić. Oczywiście umiera to, co jest niemiłe Panu Bogu. Można oczekiwać z radością, z weselem w sercu, z psalmami na ustach. Można trwać w wierze z mocą, choć będą płynęły łzy. Ból nie jeden raz będzie doświadczeniem serca. Ale nie rozumiejąc działania Pana Boga, Jego planów, powinniśmy być przede wszystkim wierni, ufni, oczekujący. Pan na pewno po nas przyjdzie.